O tym, co się wczoraj wydarzyło we Wrocławku, przychodzi pewna nuta refleksji. Chciałbym się odnieść do pewnych kwestii i rzeczywiście podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli we wczorajszej nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odbyła się we Wrocławku. Myślę, że przyniosła ona naprawdę bardzo pozytywny wymiar. Odbyła się debata w sprawie tego województwa. Są zarzuty do mojej osoby jako przewodniczącego sejmiku, że być może nie w takiej kolejności były wystąpienia, że część zaproszonych gości czekała, ale proszę mi wierzyć, wizja tej sesji, koncepcja była taka, żebyśmy po wystąpieniu pana wojewody, który się odniósł do całości problemu naszego województwa, w kolejności wystąpili przedstawiciele najpierw organizacji pozarządowych, które są bardzo ważne dla naszego województwa, wszak z nimi na co dzień współpracujemy. Tam są mieszkańcy, którzy realizują określone zadania i cele i to im tak naprawdę służymy. Kolejne wystąpienie było chyba jednym z ważniejszych, bo mówiło o gospodarce. Wystąpił prezydent Sejmiku Gospodarczego, czyli wszystkich organizacji przemysłowych z naszego województwa, które są skupione. I rzeczywiście tam padły bardzo ważne stwierdzenia dotyczące gospodarki naszego województwa, dotyczące przyszłości, innowacji i pokazania kierunków. Nie tylko to, bo być może, że państwo byliście nastawieni rzeczywiście na pewne wystąpienia, które były bardzo krytyczne, bo takie też padały głosy, ale chciałbym pokazać, że w tych wystąpieniach była pewna logika i usystematyzowanie problemów tego województwa. Potem następne wystąpienia dotyczyły wszystkich przedstawicieli konwentów, wójtów, burmistrzów i starostów. Po jednym wystąpieniu, gdzie ci przedstawiciele tych konwentów mówili o problemach i potrzebach danych środowisk. To były bardzo ważne wystąpienia tych wszystkich od gmin, poprzez miasto, gmin i miasta, mówiące to, co już żeśmy zrobili. I w tych tezach były zapowiedzi, oczekiwania tych samorządowców, w którą stronę samorząd województwa powinien w tej perspektywie finansowej pójść. Bardzo ważne i podobało mi się wystąpienie przewodniczącego konwentu starostów. Starostowie, którzy rzeczywiście są takim niepisanym liderem na terenie swoich powiatów, w tej chwili wydatkowaniu jako czwarty poziom ZIT-owski, odnieśli się do problemów bardzo istotnych, do problemów bezrobocia, wskazując na interwencje w tym obszarze i możliwości, jak ten problem wspólnie możemy rozwiązywać. Kolejne wystąpienia były już wystąpienia prezydentów miast, no i tu już było troszeczkę więcej polityki. Ja chcę zaznaczyć, że w większości dotyczących tych wszystkich wystąpień, które miały miejsce do tego momentu, wszyscy wskazywali i mówili o jedności, o wspólnocie naszego województwa, o budowaniu tego województwa. Do tego momentu, do występu prezydentów, nie padło żadne stwierdzenie mówiące o innym obszarze, o spójnym naszego województwa. Nie chciałbym się odnosić do późniejszych wystąpień, które rzeczywiście były i miały już charakter bardziej polityczny, które wskazywały i pokazywały pewne dysproporcje w wydatkowaniu tych środków. Marszałek, który na początku z całym zespołem, który realizował i wdrażał poprzednią perspektywę, jak również zamierzenia tej perspektywy, pokazali, w jaki sposób, według jakiego klucza te środki były rozdzielone, ale przede wszystkim w jaki sposób te środki są liczone i w jaki sposób są przypisywane poszczególne zadania, które były realizowane do samorządów. Dlatego Sejmik Województwa podjął stanowisko w tej sprawie, aby rzeczywiście zmienić sposób naliczania środków, które często są bardzo mylące, są przypisywane nie tam, gdzie faktycznie zostały skonsumowane. Może tyle, panie marszałku, teraz pan marszałek się odniesie do tej kwestii, a potem dziękuję wrócimy. Bardzo. Wczoraj oczywiście staraliśmy się wytłumaczyć
chyba niektórym z rzeczy niemożliwe do zrozumienia, bo kiedy przeszliśmy do dyskusji z niektórymi radnymi sejmiku oraz posłami, no to okazało się, że ten dwugodzinny wykład chyba nie przyniósł żadnego skutku. Mało tego, niektórzy radni no, przyjechali już z góry z przygotowanymi tezami i antytezami do logiki, którą no, trzeba w takiej dyskusji uzgodnić jako bazę wyjściową do prowadzenia jakiegokolwiek dyskursu, no bo nie da się bez abecadła nauczyć czytać i jeśli ktoś odrzuca zasady gramatyki, no to trudno będzie w ogóle zrozumieć siebie w jakimkolwiek dyskursie. Bo miałem wrażenie po niektórych wręcz przygotowanych prezentacjach, że to, co prezentowali moi współpracownicy, za co jeszcze raz dziękuję, bo wczoraj nie miałem okazji tego uczynić publicznie, że to, co przygotowali, no nie ma się nijak do i tak z góry przygotowanych założeń. Już nie dwie godziny, a dwie minuty. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz przypomnę, na czym de facto wczoraj polegał, o co tak naprawdę chodziło w wczorajszej dyskusji, co próbowaliśmy w sposób empiryczny udowodnić, jeszcze raz wyjaśnić wszystkim niezdecydowanym, nieprzekonanym, albo tym, którzy po raz pierwszy, bo wielu posłów po raz pierwszy w ogóle się zderzyło z materią w ogóle funduszy unijnych, aby no zrozumieli, że ta dyskusja, którą toczy wielu polityków lokalnych, większych, mniejszych na temat integralności naszego województwa, a opierają dyskusję o wskaźniki podziału środków unijnych w regionie, no są po prostu zwykłym bałamuceniem i no rzeczami no oszukują samych siebie chyba i ludzi, do których kierują te słowa. Jeszcze raz. To są pieniądze w dwóch perspektywach, które były dostępne dla Polski i są dostępne do Polski. Tam w tym prawym górnym rogu 68 prawie miliardów euro to jest poprzednia perspektywa w Funduszu Spójności, tylko Funduszu Spójności. Jeszcze raz przypomnę, nie ma tutaj Funduszu Rolnego i Ryb. I 78 miliardów euro w obecnej perspektywie. Do dyspozycji marszałka województwa, zarządu, przepraszam, województwa kujawsko-pomorskiego w poprzedniej perspektywie mieliśmy 99 miliardów euro, obecnej 1,9 miliarda euro. Łatwo policzyć, że w poprzedniej perspektywie do własnej dyspozycji jako samorząd województwa mieliśmy 1,4% całej puli środków unijnych dostępnych funduszy spójności w Polsce. Jeżeli wyekstrahujemy z tego tortu wszystkie pozostałe już regionalne programy operacyjne, czyli 16 województw, to wydzielone z tego tortu zostało na dzień dobry 17% wszystkich funduszy unijnych, czyli realnie mówimy o tym, że mogliśmy sięgnąć po pozostałe, które były w gestii rządu. I od 100%, jeżeli odetniemy 17%, to do dyspozycji pozostaje 83%. 83% z 68 miliardów euro. I teraz mówienie, że my odpowiadamy za to, że beneficjenci typu miasto Bydgoszcz, inne miasta, przedsiębiorcy, tacy czy inni, potencjalni beneficjenci, czy to nie składali wniosków, czy nie mieli dostępu do tych pieniędzy, bo tak były zarządzane te fundusze centralnie, czy uniwersytety chociażby, które nie skorzystały praktycznie w żadnym stopniu z tego ogromnego tortu, że to jest odpowiedzialność zarządu województwa i marszałka jest po prostu hipokryzją. To jest usprawiedliwianie się czasami wręcz z tego dzisiaj, po tych latach, że po te pieniądze po prostu niektórzy potencjalni beneficjenci nie sięgnęli. Więc winy należy szukać zupełnie w innym miejscu. Witamy pana Pawła Bonieckiego. I chcę jeszcze jedną rzecz dodać.
W tej perspektywie odpowiadamy za większy kawałek tortu, bo za 2,4% i może historia się powtórzyć, że znowu będziemy posądzani o to, że z tego tym razem mniejszego do podziału z poziomu krajowego tortu, bo na województwo został rozdysponowany nie 17 jak w poprzednio, a 33% wszystkich środków unijnych, 33%, czyli i tak zostaje 67% w gestii rządu. I to posłowie, i to parlamentarzyści, wszyscy, którzy mają wpływ na rząd, powinni tam adresować wszystkie swoje siły, wszystkie swoje, cały swój potencjał, aby jak najwięcej z tego tortu dla naszego województwa pozyskać, bo jeżeli policzymy prosto matematyką wszystkie pieniądze, 1/16, no to jest jak prawie, że 7%, więc tyle powinno w sumie z tych tortów do nas się trafić. Mamy 2,4%, 1,9 miliarda już w naszej puli, czekamy na pozostałe pieniądze. I teraz kolejny argument. Zrzucanie wszystkiego do jednego worka, dzielenie per capita skutkowało ostatecznie tym, że ci, którzy się starali o dodatkowe pieniądze, tak jak na przykład prezydent Torunia, który wywarczył, wręcz wydarł te 0,5 miliarda na most, jest krytykowany w tym województwie, że on jest jakimś krezusem, że to on w ogóle zawyża statystyki i że przez marszałka czy dzięki marszałkowi w ogóle te pieniądze uzyskał. Bo my tu spod stołu je wyjęliśmy i przekazaliśmy na most. No po prostu to jest naprawdę już poniżej wszelkiej krytyki. Ja takie głosy wczoraj słyszałem, których naprawdę trudno zaakceptować. Mówię to Państwu dzisiaj po raz tak w takim trochę może emocjonalnym tonie, bo już na koniec moje wystąpienie było, niewiele osób wytrwało, żeby go wysłuchać. Za to nie mówię tego po to, aby nawoływać do jakiejś niezgody, wręcz odwrotnie, ale nie można przy jednym stole okrągłym mówić dwoma językami, bo jeżeli ten język jest po prostu dla siebie nawzajem niezrozumiały, efekt jest po prostu kompletnie, jeżeli się spotykamy, żeby coś ustalić, to trzeba naprawdę uzgodnić płaszczyznę porozumienia. Więc to są te dwa torty. I teraz krótko jeszcze raz. Z poprzedniej perspektywy uzyskaliśmy w sumie dla naszego województwa z tych poza naszym regionalnym programem operacyjnym 4 miliardy 130 milionów złotych w ramach POISIA, 151 milionów w ramach POKALA i przepraszam, było 4 miliardy, tutaj jest i w ramach POIG-u, czyli te gospodarcze projekty, 1 221 milionów złotych. To jest pula wszystkich środków, które pozyskaliśmy. I teraz jak to się ma, licząc naszym zdaniem ułomną statystyką, tą simikową, w podziale na poszczególne miasta, bo to też pokazaliśmy wczoraj, że Toruń w samym POIS-ie uzyskał 956, ale dodając po kolei wszystkie pozostałe programy operacyjne, z których czerpaliśmy te dodatkowe pieniądze, wychodzi, że do Torunia zostało przypisanych 1 312 milionów złotych. 1 312 milionów złotych było realizowanych projektów według tej tabeli przygotowanej przez ministerstwo, ze środków, na które samorząd województwa nie miał żadnego wpływu, żadnego, bo my nie jesteśmy instytucją zarządzającą do tych programów operacyjnych. Czyli proszę zwrócić uwagę, nawet jeżeli wyekstrahujemy te wszystkie, za chwilę o tym powiem, projekty, które liczone są, czyli przypisywane są Toruniowi, a wcale nie były w Toruniu realizowane, to i tak to jest ogromny wkład w rozwój województwa. No, to jest przecież przeszło 1 miliard złotych, gruby 1 miliard złotych dodatkowych pieniędzy. Przypomnę, Toruń z RPO, naszego regionalnego programu, pozyskał
no 400 bodajże 50 milionów, 460 milionów złotych, czyli tu 3 razy tyle. To jest skuteczność. I teraz porównamy Bydgoszcz. Nie krytykuję, ale porównujmy. No po prostu, jeżeli mówimy o tym samym, to jest to 950 milionów złotych, tak? Czyli no dwa razy prawie większe miasto, a 950 milionów złotych z funduszy, jeszcze raz przypomnę, zarządzanych przez instytucje ministerialne, przez rząd. Teraz przechodzimy jeszcze, już ostatnie słowo w tym zakresie, do regionalnego programu operacyjnego. To tu w urzędzie ustaliliśmy w 2014 roku powołanie takiego zespołu, który się składał z przedstawicieli miasta Toruń i miasta Bydgoszcz. Wówczas myśleliśmy i nas, że ten zespół powołany w taki sposób przygotuje, bo przecież ten konflikt o to, kto ile pieniędzy dostał w tym regionie z RPO, toczy się już od dawna, przygotuje jakąś bazę wyjściową, aby ustalić, co tak naprawdę było decyzją zarządu województwa, a co jest przypisywane Toruniowi ze względu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. I policzyliśmy w tym zespole, wczoraj mnie to zabolało, że pan prezydent Bruski mówił, że ma inne dane. To w takim razie, jeszcze raz chyba ten zespół musimy się zagłębić albo przejrzeć protokoły z tych posiedzeń, jeżeli takie istnieją, i porównać, kto ma prawdziwe dane, bo nasze polegają na tym, że wydzieliliśmy 6 obszarów niefinansowanych, które są finansowane poprzez Urząd Marszałkowski, przypisane Toruniowi, a realizowane w całym województwie. I tak, są to drogi wojewódzkie i transport, 478 milionów, instrumenty inżynierii finansowej, wszystkie fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i tak dalej, tak, siedziba Toruń, prawie 200 milionów złotych. Obsługa programu 118 milionów złotych, czyli cała pomoc techniczna i prawie 500 pracujących urzędników finansowanych tu w Urzędzie Marszałkowskim z tego funduszu. Promocja województwa prawie 100 milionów złotych, najprzeróżniejsze działania kulturalne i sportowe, masę tego, jak Państwo wiecie, realizujemy również poprzez media w obszarze informacji unijnej. Też przypisane wszystkie te działania są do Torunia, a realizowane w całym regionie. Badania i rozwój podobnie, są to vouchery i granty, których udzieliliśmy poprzez naszą instytucję, spółkę innowacyjną, no, nie, tak, Agencję Innowacji. To było 36 milionów złotych, które poszły, no chyba głównie do Bydgoszczy, o ile pamiętam, ale w całym regionie beneficjenci skorzystali z tego instrumentu. Aż się boję, bo w nowej perspektywie takich rzeczy będzie znacznie więcej. Przecież innowacje uruchamiamy, będą przypisane w wysokości, co najmniej już w tej chwili ogłoszony przetarg jest na kolejne, nie wiem, chyba 60 milionów złotych i to znowu będzie biło w Toruń, do Torunia. No więc jeżeli my nie usystematyzujemy tej sytuacji, to my znowu będziemy żyć w Matrixie. Znów nikt nie będzie o niczym innym mówił, tylko znowu o jakimś niesprawiedliwym podziale środków. No i 129 milionów złotych na inne wydatki, też uzgodnione wspólnie, że są, trzeba wyekstrahować z RPO. No i zostaje w sumie 3 miliardy 108 milionów złotych do podzielenia w wyniku decyzji zarządu. No i efekt był ostatecznie taki, że do Bydgoszczy trafiło 641 milionów z tej puli, do Torunia 467 milionów i nie ma innych danych. To są jedyne prawdziwe i jesteśmy tutaj od tego, żeby tych danych bronić, bo to są dane publiczne, to nie są jakieś dyskusje polityczne, to są rzeczywiste dane, z których rozliczamy się przed Komisją Europejską, przed Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
z których rozliczamy się, czy jesteśmy kontrolowani przez Izbę Skarbową codziennie niemalże, przez OLAF i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy na ubite pole raz jeszcze wyjść z każdym, kto będzie te wyniki podważał. I jeszcze wracając do tych wcześniejszych informacji o programach operacyjnych krajowych. Podaliśmy te kwoty, Toruń 1 300 000, Bydgoszcz 950, ale my nie rozpracowaliśmy tych programów operacyjnych tak jak nasz regionalny program. Możemy to zrobić, ale zajęłoby nam to bardzo dużo czasu i chyba kiedyś zrobimy, jak będziemy mieć więcej luzu. Ale proszę zwrócić uwagę, to są dane właśnie oparte o metodę liczenia SIMIC, którą posługuje się ministerstwo. Gdybyśmy wzięli prosty ten mechanizm, który tam jest stosowany, to nie żaden Toruń, nie Bydgoszcz, tylko Dębowa Łąka jest prymusem wśród najlepszych, bo ma 7,5 tysiąca na mieszkańca, a Radomin prawie 7 tysięcy na mieszkańca, a rzeczywistych środków, o które ubiegał się i które otrzymał w ramach dotacji unijnych, takich aktywnych działań, które podejmował samorząd tej gminy, biedny naprawdę, i trzeba szacunek wielki mieć, że wykorzystał aż i albo tylko dla niektórych 310 zł na jednego mieszkańca. I taka jest prawda o funduszach unijnych, którą chcieliśmy wczoraj wyjaśnić. Jeszcze raz Państwu ją przedstawiam, bo być może w tym toku dalszych dyskusji ta baza do kolejnej, mam nadzieję, ciekawej dyskusji została trochę zakrzyczana przez wchodzących na mównicę co bardziej już przygotowanych z innymi tezami, bo nie chciano rozmawiać o rozwoju województwa, o tym, o czym chcieliśmy przy tym okrągłym stole porozmawiać, więc wyjaśnić raz na zawsze, jaka jest prawda o funduszach i przejść do tego, jak pomóc rzeczywiście w rozwoju Włocławka, tej części regionu, w jaki sposób wykorzystać istniejący tam potencjał, nie tylko tam, ale w całym województwie. Owszem, już później, kiedy mieliśmy taką mieszankę różnych wystąpień, nie wiem, na przykład dla mnie bardzo wiarygodnych przedstawicieli Izby Pielęgniarsko-Położniczej na przykład, który mówił jasno, wie, co zależy od samorządu województwa, nie mówi o wynagrodzeniach, bo to zależy od NFZ-u, ale to, co dokonało się w szpitalach, nie tylko tych wojewódzkich, ale we wszystkich szpitalach, nawet tych najmniejszych powiatowych, to jest wyjście z XIX wieku do XXI wieku. I to mówią ludzie, którzy na co dzień w tych szpitalach pracują. Nie politycy, którzy budują na papierze szpitale, tylko ci, którzy tam w nich rzeczywiście pracują lub się leczą. Księża mówili o absolutnej rewolucji, jeśli chodzi o podejście do zabytków małych, zaniedbanych w kościółków, jedynych obiektów dziedzictwa kulturowego w terenie, których nigdy by te gminy i parafie nie podjęły się wyremontowania, gdyby nie impuls, pieniądze, ale może i bardziej to, że nie są sami w tym problemem, gdybyśmy takich pieniędzy nie uruchomili. Notabene też pieniądze przypisano oczywiście Toruniowi, bo przecież my jesteśmy beneficjentem tych pieniędzy, więc 100 milionów na kościółki w całym województwie przypisane są Toruniowi. Tak to niestety wczoraj, czy stety, wyglądało. Jakie wnioski? Dla mnie dwa. Stanowisko sejmik przyjął. Radni z sejmiku województwa zrozumieni, że taką metodologią dalej nie damy rady się ani tłumaczyć, ani budować spójności jako tej bazy wyjściowej do informowania mieszkańców o tym, jak są wykorzystywane fundusze unijne. Więc to jest bardzo ważne, moim zdaniem, taka deklaracja solidarności tych, którzy chcieli ją poprzeć, bo nie rozumiem absolutnie radnych PiS-u, no, którzy w oczywistych głosowaniach no, po prostu odbijają piłeczkę jak w ping-ponga, no i mówią, że to nie jest ich problem. No jak nie jest ich problem, jak teraz PiS właśnie ma rząd i ma te zasady zmienić? No przecież mają nas tym poprzeć, chyba chcemy zmienić na dobre te zasady, a nie na gorsze.
Więc mam nadzieję, że to był jakiś wypadek, a może inaczej, celowe działanie po to tylko, żeby demonstrować, że w ogóle to, co my robimy, jest nieudolnością. No i w ten sposób doszliśmy do takiego paradoksu, kiedy w już końcowych mowach takich młodych radnych z SLD we Włocławku usłyszałem, że będą zbierać podpisy mimo wszystko za tym, aby odłączyć Włocławek od województwa kujawsko-pomorskiego, bo są dogadani z PiS-em, że przekażą tę petycję potem obecnej władzy, no i wspólnie dokonają analizy, czy ten nasz region w ogóle powinien istnieć. A jeszcze chętnie bym podpowiedział, aby ci młodzi aktywiści zaczęli zbierać podpisy pod petycją protestując przeciwko łamaniu konstytucji. Ciekawe, czy też PiS wówczas poprze taki wniosek. Dochodzimy do sytuacji absurdalnych, w których moim zdaniem wczoraj mieliśmy trochę takiej dawki wtrącania się polityki do samorządu. Jedno jest pewne, chcielibyśmy z panem przewodniczącym zaproponować powołanie forum samorządowego w naszym województwie. Każdy samorząd, tak aby obojętnie jak jest wielki czy mały, miał jednego przedstawiciela, jednego delegata albo dwóch w formie prezydenta plus przewodniczący. Nad tym jeszcze porozmawiamy z konwentami poszczególnych samorządów, żebyśmy uzgodnili powołanie takiego forum. My nie będziemy się tłumaczyć przed posłami, my będziemy żądać od posłów zaangażowania się w Warszawie na rzecz realizacji celów samorządów różnych szczebli. Wtedy nie będę ja sam, jako marszałek, który jest tylko jednym z wielu samorządowców, tylko będziemy wspólnie prezentować stanowisko, które będziemy dedykować czy to rządzącym, parlamentarzystom, czy innym osobom w naszym województwie czy kraju. No i drugi wniosek to taki, abyśmy kontynuowali tę współpracę w zakresie ujednolicenia metodologii przypisywania, czy inaczej metodologii badania aktywności samorządów w pozyskiwaniu funduszy unijnych i uruchomimy na naszych stronach internetowych taką bardzo przejrzystą, klarowną mapę, na której w każdej chwili po jej uruchomieniu będzie można sprawdzić, na jakim etapie jest, ile środków w danym momencie już można przypisać danemu terytorium i ogólnie wszystkich projektów będą wylistowane tak, aby można by je analizować, zastanawiać się nad nimi, ponieważ no inaczej no nigdy nie uporamy się z takimi no, atakami, którzy niektórzy mówię, ja przepraszam, tutaj mówię o tym marginesie, bo pan przewodniczący mówił o tych fajnych rzeczach, które wczoraj mnie naprawdę budowały również. Ja niestety patrzę wciąż przez te trochę może mniej różowe okulary i chcemy na tym też się zastanawiać, więc taka analiza bieżąca aktywności no musi być po prostu naszą taką stałą działalnością, którą będziemy upubliczniać. To tyle, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia z wczorajszej sesji. Chciałbym bardzo jeszcze raz Państwu podziękować za wytrwałość, obecność na tej sesji. No i być może będą kolejne spotkania, w których będziemy bardzo prosili Państwu bardzo udział. Dziękuję. Jeżeli są pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Jeden z takich głosów, panie marszałku, że zabrakło takich konkretów, które by wzmacniały tę integralność województwa, to zintegrowanie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, że radni włocławscy dopiero na końcu przemawiają. Ja myślę, że tematyką tego spotkania był, znaczy temat tego spotkania dotyczył całego województwa, więc sądzę, że temat, że Włocławek nie mógł zdominować tego spotkania, a zarzut, że wypowiedzi były po i nie było konkretów, to można mieć rzeczywiście przede wszystkim do tych, którzy to mówili, no bo jeżeli... Poza wystąpieniem starosty kasy, tak, prawda? Tak, no, które było konkretne, mówiło polityczne. O konkretnych drogach, inwestycjach do zrealizowania. Jeżeli politycy takiej czy innej młodzieżówki atakują marszałka
za to, że jest grzyb w naszej delegaturze. No, przepraszam, to nie jest poziom po prostu dyskusji. I ja z całym szacunkiem oczywiście do takich uwag podchodzę i myślę, że jednak są ważniejsze sprawy i do omówienia. Ja nie uważam, że nie było konkretnych rzeczy. Te slajdy, które my prezentowaliśmy z kontraktem terytorialnym, z naszymi celami strategicznymi, wyrównywaniem szans rozwojowych, to są wszystko rzeczy bardzo konkretne. No oczywiście każdy z tych tematów wymaga odrębnego pewnie potraktowania i kilku co najmniej dobrych godzin omówienia, więc nie sądzę, że dałoby się wszystko powiedzieć. Kolejność uważam była godna dobrego gospodarza i tutaj władze Włocławka, pan prezydent zorganizował nam miejsce, a pan przewodniczący skorzystał z tej gościny. Byłoby dużą niestosownością, bo gdyby sam Włocławek na początku występował i mówił o swoich problemach. Wiemy, że tłem tego spotkania były problemy Włocławka, tej części województwa i zresztą wcześniej, podczas wcześniejszych spotkań, te problemy rozwiązaliśmy, znaczy przynajmniej mamy już konkretny plan działania, porozumienie to był taki tylko symboliczny gest, który akurat się zbiegło w czasie, że podpisaliśmy w sprawie obwodnicy przy tej okazji, ale takich decyzji, umów już dużo wcześniej było więcej, bo przynajmniej chociażby drogi, o których wczoraj tyle było mowy, to nie są projekty, które dopiero przygotowujemy, tylko które będziemy niedługo ogłaszać przetarg na ich realizację, czyli jesteśmy już dawno, dawno po jakichkolwiek po dyskusjach na ich temat. Podobnie szpital. Jeżeli przedstawiamy koncepcję i ogłaszamy przetarg, to nie jest to temat, który wyciągamy z kapelusza akurat, bo jest taka potrzeba, tylko rzeczywiście po wielu bolączkach udało się go wreszcie przygotować w sposób sensowny. I takich tematów było bardzo dużo. Zarzuty, że tam no, było dużo takich konkretów, które też były atakowane, no bo to, że chcemy przywrócić świetności wieniec, też to było dla niektórych problemem. Niektórzy radni twierdzili, że zagraża operze czy filharmonii bydgoskiej. No naprawdę czasami były te argumenty aż zabawne, więc sądzę, że rozmawialiśmy o rzeczach i wielkich, i małych, i być może są takie wrażenie, że gdzieś ten dyskurs się nam gubił, ale ten główny nurt uważam zachowaliśmy, bo integralność województwa i temat, który był podjęty, moim zdaniem został wyczerpany. No, uważa pan, że taka formuła się sprawdziła rozmowy i czy będą kolejne tego typu spotkania w innych miastach regionu? Pani redaktor, na sali wczoraj było bardzo dużo osób, pękała w szwach, nawet niektórzy nie mieli gdzie usiąść. Przecież to jest oczywiste, że już sama obecność jest pewnym wyrazem poparcia lub nie. I jak sądzę, na tej sali było po prostu bardzo wiele osób, tutaj prezydent Zalewski był, no nie mógł dłużej czekać, miał inne spotkania, tu w Toruniu wrócił, ale to jest budujące, że nie zabrakło naprawdę nikogo, kto chciał być i w ten sposób okazał w zasadzie solidarność z regionem, z tym, że się z nim utożsamia, chce jego dobra. Zresztą ja chyba nie słyszałem, poza tą młodzieżówką SLD z Włocławka, żeby się tutaj odłączać. A tam były jeszcze dwa takie głosy. No być może. Tak, będziemy bez wątpienia organizować takie spotkania, pewnie już w innej formule. Nie będziemy już robić jakby takiej atmosfery zagrożenia, bo słusznie tutaj takie padały zarzuty od przede wszystkim środowiska włocławskiego, no czy słusznie, niesłusznie, bo temat ustaliśmy, a chcieli po prostu, aby usłyszeć więcej na temat powiatu włocławskiego, ich problemów. Myślę, podobnie jest w każdym innym powiecie, gdzie tego typu problemy występują, inne, więc podobne. I Radziejowski, Mogileński, I Sępoleński, i Grudziądzki, wbrew
pomimo tego, że w ostatnich 4 latach spadło tam bezrobocie o 8%, to też jeszcze nie wystarczy, bo wciąż jest bardzo wysokie. No jest dużo problemów, z którymi musimy się zderzyć i jakoś wspólnie zaradzić, więc na pewno będziemy takie organizować. To są bardzo pouczające dla wszystkich radnych w sejmiku spotkania. Marszałek nie jest sam, ja jestem jedynie przedstawicielem wybieranym przez radnych do zarządzania, a tak naprawdę problemy się kumulują w różnych miejscach i sam marszałek nie jest w stanie tam dotrzeć. Poza tym radni, mi się wydaje, też zrozumieli bardziej, że region jest różnorodny, że są różne oczekiwania i rolą radnego wojewódzkiego, tak jak marszałka, ale radnego również, nie jest to, aby reprezentować swoje małe gniazdko, z którego pochodzi, ale reprezentować województwo, całe województwo z całą jego różnorodnością w sejmiku i na zewnątrz. Więc takie usystematyzowanie sprawy, myślę, że jest bardzo istotne. Myślę, że będziemy je kontynuować na pewno, tego typu spotkania, bo one otwierają, jakby też pokazują inną rolę trochę samorządu województwa niż do ten, do której się przyzwyczailiśmy. Dziękujemy również. 11 punktualnie. Tak, no, nie było 2 godziny na temat funduszy, także...